witam Was pięknie w nowym dniu. To jest ostatni cały dzień, jaki spędzamy w tej turze na Mazurach. I przyjechałem na wycieczkę na kanał Elbląski. To są pochylnie Buczyniec. Tam kawałek, może 200-300 metrów przed nami są pochylnie. A ten mostek jest z 1894 roku. Jeden z pierwszych takich mostów stalowo-betonowych, można powiedzieć. Wybudowany według patentu Josepha Moniera w 1894. Przęsło 26. Super. Niby nie wieje, jest spokojny dzień, ale taki wiaterek jednak mamy tutaj. Teraz zobaczymy te pochylnie. Nikogo tu właściwie nie ma. Jesteśmy tutaj sami. Mamy tutaj rolki grzbietowe na tej pochylni. O matko, ale są ciężkie, ledwie jestem w stanie nimi obracać. 20 metrów różnicy poziomów. Spróbuję tutaj zrobić hyperlapsy, wygląda to bardzo dobrze i nie ma ludzi praktycznie, więc jest dobra okazja do tego, żeby zrobić. Tym bardziej, że są świetne chmury. Jesteśmy na 60 metrach i robię hyperlapsy całej tej pochylni pierwszej. Zobaczymy, jak to wyjdzie. 375 zdjęć i wychodzi mi też, że będzie to trwało 12 minut. No. Wciutko jest. Są tylko dwie kamery i to wszystko. Słuchajcie, wyglądało to rewelacyjnie i ten dron, leciałem tyłem teraz po pochylni. Wygląda na to, że on się podnosi. Leciał równolegle do podłoża. Bardzo fajna funkcjonalność, ale bardzo nisko też. Leciałem w trybie tripod, może 30 cm nad powierzchnią tutaj torów i trawy. Czad. Wycieczka rewelacyjna, mega się cieszę. Świetne miejsce i fajnie, że tutaj przyjechaliśmy, ale robi wrażenie ten system pochylni. Kurczę, prawie 100 metrów w dół, albo 100 metrów do góry, zależy z której strony patrząc. Próbował skupić się na jeździe, ale jego myśli rozpieszyły się na wszystkie strony. Może, możesz, bo ja tak sobie z automatu zadzwonię, no, możesz gadać chwilkę? No. Tatiana zażyczyła sobie, żebyśmy przyjechali tutaj do Gietrzwałtu. To jest sanktuarium, cuda były. To jest wspaniała droga krzyżowa, taka w plenerze. Genialnie to wygląda. Zastanawiam się, czy nie wypróbować tutaj funkcjonalności waypoints. Tylko nie wiem, czy jestem w stanie tyle punktów wprowadzić. Ale przepiękna droga krzyżowa, prawda? No i co, Tatiana, 3 tygodnie za tobą. Jak się czujesz? Free! Liczyłam właśnie, że pierwszy dzień słoneczny będzie słoneczny, a tu akurat zaszło słońce. Ale to tylko jedna chmurka.
No i co teraz? Jedziemy do domu? No już jedziemy. Pakujemy się dzisiaj wieczorem. Jak chcecie sobie nagrać, to normalnie tak i teraz was widać, tylko że jest trochę wietrznie. Powoli nasza pierwsza wizyta na Mazurach, czy moja wizyta pierwsza na Mazurach dobiega już końca. Jutro wyjeżdżamy rano. Fajny czas, dużo fascynujących miejsc tutaj widziałem, dużo poznałem i się bardzo z tego powodu cieszę. Wieje co prawda, jest chłodno, bo jak nie pada to wieje i dzisiaj wieje mega, ale myślę, że następnym razem będzie trochę lepiej. Pozdrowienia, słuchajcie, wszystkiego dobrego, następne audycje już będą z domu. Trzymajcie się, pa!